Wiesz, kiedy ja byłam małą dziewczynką, to już wtedy wiedziałam, że trzeba marzyć, bo kiedy marzysz, to dajesz szansę Panu Bogu, żeby się Twoje marzenie spełniło. I napisałam o tym książkę, może ją czytałeś, Spełni marzenie, marzenie spełni Ciebie. I ta książka mówi, jakby posunęła mnie krok dalej. To znaczy, że nie tylko te marzenia się spełniają, tylko że trzeba jednak czasami wziąć w garść własne marzenia. I dzisiaj nie będę Ci opowiadać o moich marzeniach, tylko opowiem Ci historię Doroty, która wzięła w garść swoje marzenia i u niej to się skończyło tylko na tym, że ona marzyła w swoim domu. Nigdzie nie wychodziła, nigdzie wiedziała wręcz, że nie uda jej się prawdopodobnie spełnić tych marzeń, ale po prostu ciągle marzyła. I pewnego dnia na progu jej domu stanęłam ja z ekipą filmową. I mówię, Dorota, słyszałam, że jesteś niesamowitą kobietą, chcę pokazać Twoje życie, chcę zrobić o Tobie reportaż. Dorota, jak to Dorota, ona jest taka energiczna, nie dobierasz sobie do głowy, jak to się mówi w Galicji, mówi, dobra, nie ma problemu. To, co było niezwykłego w Dorocie, to to, że ona wychowywała syna autystycznego i przeniosła się specjalnie z dużego miasta, z Poznania, na małą wieś, po to, żeby stworzyć mu warunki rozwoju. To, co było jeszcze cięższe w jej życiu, to to, że jej tragedie i te przeszkody, które los jej stawiał na jej drodze, nie skończyły się na tym. Jej córka, dorosła, piękna dziewczyna, zachorowała na ziarnicę złośliwą i właściwie Dorota stanęła przed wyrokiem. Może się tak zdarzyć, że jej córka umrze. I mimo wszystkiego potrafiła jakoś się zebrać i iść dalej dla tych dzieci, dla miłości, bo zawsze mówiła, że wiesz, jeżeli cokolwiek trudnego cię w życiu spotyka, to jeżeli masz rodzinę, jeżeli kochasz się, to wszystko jesteś w stanie przetrzymać. No i robiłam o niej film, reportaż. I tak mnie ujęła, bo w pewnym momencie powiedziała, że wiesz, ja tak marzę, Monika, żeby zrobić coś takiego nieodpowiedzialnego, żeby wreszcie zrobić coś tylko dla siebie. I to tak zapadło w moje serce. I pomyślałam sobie, kurczę, no co by można dla niej zrobić? I kilka miesięcy później dostaję propozycję z Jedynki, żeby nakręcić film o carvingu. I ówczesny szef Jedynki mówi mi tak, słuchaj, to wyślemy cię do Masocorto, do Włoch i pokażesz, jakie to jest piękne szaleństwo, carving, taki trendy. Ja mówię, okej, fajnie, lubię jeździć na nartach, no ale gdzie jest story? On mówi, ach, to nie mam problemu, weźmiemy jakąś fajną, młodą aktoreczkę i wiesz, pokażemy, jak ona się uczy. Ja mówię, dobrze, ale nadal nie widzę, gdzie tutaj jest story, no. Jak chcemy zrobić naprawdę dobrą story, to ja mam pomysł. No słucham. Ja mówię, to wiesz co? Mam taką świetną bohaterkę, jest taka, wiesz, 40, postawna, nigdy nie jeździła na nartach, marzy, żeby się wyrwać z domu, bo jej życie to jest pasmo, no, wyzwań, delikatnie mówiąc. Weźmy ją, nauczymy ją, to będzie zupełnie inny film. Trochę się wahał, ale pokazałam reportaż i on mówi, okej, dobra, robimy. I w ten sposób powstał film na krawędziach, o Dorocie, która nie wychodząc ze swojego domu, wszystko co zrobiła, to tylko prowadziła piękne, warte opowiedzenia życie i marzyła. I ten film dostał, kiedy już powstał, dostał Golden Remy Award na festiwalu w Houston. I była to historia nie tylko o nartach, ale historia o życiu, gdzie upadki są po to, żeby nauczyć się powstawać. Gro ludzi nie wierzy w swoje marzenia i nie walczy o swoje marzenia. Tak pływa na fali, zamiast chwycić za wiosła. O. Jak kiedyś usłyszycie, że ja nie mam marzeń, to znaczy, że już nie żyję. Że już mnie nie ma.
te marzenia napędzają jakby ten motor, że człowiek zawsze idzie do przodu. Tak naprawdę to nikt nie pyta mamy dziecka upośledzone, jakie miała marzenia, albo w ogóle jakie ma marzenia, albo w ogóle czy ona jest. Zawsze każde pytania są związane w związku z dzieckiem. Nigdy żaden psycholog nie zapyta się matki dziecka upośledzonego, jakie pani ma marzenia, albo co pani by chciała. Jakbym tak skoczyła na bungee, albo wyskoczyła z samolotu. Tak raz chociaż bym chciała być tak bardzo nieodpowiedzialna. Uważam, mi się niedobrze robi od tej odpowiedzialności za siebie i za innych. Jakby los chciał wynagrodzić wszystko to, co przeszłam. Chciałby teraz wynagrodzić i powiedzieć sobie przepraszam. Było źle, ale teraz będzie coraz lepiej. O Boże, w niebie jesteśmy. Ale pięknie. Czegoś podobnego jeszcze nigdy w życiu nie widziałam. No ale jeszcze teraz będziesz stąd zjeżdżała na dół na nartach. Nic podobnego. Nie ma takiej opcji. Musiałabym chyba kilkanaście lat jeździć na nartach, żeby stąd zjechać na dół. Załatwienia. Dobra. Hop. Jedziemy. Dobra, do stoku. Na razie do stoku. Dobrze, i uważaj na mnie. No jakoś to przeżyliśmy. Dobrze, Dorotko, trzymaj. Ręka prawa wyżej, na stop lekko. Uważaj. Dobra. Dorota, my jedziemy. Chyba każdy w swoim życiu przeżywa takiego momenty, że czuje się jakby sam. Że wszyscy go opuścili, a to jest nieprawda. Po prostu trzeba też umieć wyciągnąć rękę do tej drugiej osoby. Dorota mnie zachwycała, bo miała mnóstwo takich mocnych, fajnych powiedzeń, które doskonale się przekładają nie tylko na życie, ale na biznes. Jedno takie, które pamiętam do dzisiaj i mi dźwięczy w uszach, kiedy jest mi ciężko, jest takie. Jak się nie przywrócisz, to się nie nauczysz. Więc życzę Wam na ten tydzień miękkich lądowań. Do zobaczenia.